O asertywności dużo łatwiej jest mówić, niż wdrażać ją w życie. Więc dziś będziemy rozmawiać w taki sposób, żeby ta umiejętność dużo bardziej, dużo mocniej, dużo swobodniej zaistniała w Twoim życiu, ponieważ jest niezwykle istotna. Kto z Was chciałby być bardziej asertywny, zachowując swoją osobowość, to co dla Was ważne i mieć szacunek do siebie i do innych ludzi? Jedna definicja, którą od lat dostajemy, która dotyczy asertywności, mówi o tym, że powinniśmy mieć taką umiejętność mówienia nie, by mieć szacunek do drugiej osoby, by zachować jej spokój, komfort jej bycia, nie obrazić jej. I kładziesz wtedy nacisk na to, co czuje drugi człowiek. Pytanie, co z tobą? Bo ja patrzę na to trochę inaczej. Asertywność to ta umiejętność, która pozwala Ci zachować szacunek do siebie samego, żyć w zgodzie ze sobą, realizować swoje marzenia, swoje cele i swoje plany, tak by było to w zgodzie z Twoimi oczekiwaniami wobec życia i poczuciem tego, że jesteś szczęśliwy. Wtedy, kiedy robisz coś dla innych i rezygnujesz z siebie, to zostaje w Tobie, to nie znika. Jest gdzieś trochę żalu, jest gdzieś trochę smutku, może czasem trochę rozczarowania i przez to jest trudniej żyć. Jeśli rozejrzysz się wokół siebie, to zobaczysz, że są tacy ludzie, którzy są ciągle zajęci, ciągle mają coś do zrobienia. Kiedykolwiek jesteś wokół nich, zawsze gdzieś się spieszą. Mówią szybko, idą szybko, odpowiadają szybko na pytania, które im zadajesz. Kiedy chcesz się umówić, odpowiadają Ci: super, super, na pewno to zrobimy, jesteśmy w kontakcie. Działają jak taki młynek, tam się ciągle coś nakręca. Często to są ludzie, którzy nie potrafią zrezygnować z zadań, które w swoim życiu wykonują. Nie potrafią odmówić pracownikom, szefowi, czasem nie potrafią odmówić swoim dzieciom, mężowi, żonie i mają wszystkiego za dużo. Cały czas działają, cały czas są w ruchu, ale nie mogą się w żaden sposób zatrzymać, by podelektować życie, by pocieszyć się tym, co w ich życiu się dzieje, by podoświadczać. Cały czas biegną. Cały czas robią coś, co sprawia, że się nakręcają, że mają poczucie, że są w ruchu, że ciągle coś się dzieje, w zasadzie cały czas pracują, są aktywne, ale to wszystko, co robią, nie do końca dotyczy ich. Częściej jest nakierowane na inne osoby. Są też tacy ludzie, którzy stoją w miejscu. Możesz czasem zastanawiać się nad tym, jak to jest możliwe. Są inteligentni, mają świetne szkoły, świetnie znają się na tym, czym się zajmują, dużo pracują, są konsekwentni, a jednak nie robią, nie ma tam jakiegoś progresu, nie ma tam tego, na czym im zależy. Gdzieś w jednym miejscu zostają ich marzenia, cele i plany, bo kierują się tym, że robią coś, co jest ważne dla innych ludzi. I znów być może będą to koledzy z pracy, może dzieci, może mąż, może żona, ale jest tam za dużo aktywności, które dotyczą innych, a nie jego samego. Pierwsza i druga grupa ludzi, o których mówię, jeśli się rozejrzysz, to rzeczywiście możesz ich dostrzec, a może dostrzeżesz część takiej osobowości w sobie. To stare programy, które mówią o tym, że asertywność to coś, co jest ważne dla innych. Coś, co ściąga z Ciebie odpowiedzialność za siebie samego. Coś, co czasem trudno zauważyć, bo stare programy, które mamy w sobie, które pochodzą z przeszłości, które gdzieś, kiedyś inni ludzie sprawili, że w nas pozostały, to, co sprawia, że działamy nieświadomie i nie do końca w zgodzie ze sobą. I jeśli popatrzysz wokół siebie, to czasem też spotkasz takie osoby, które są ciągle niezadowolone. Mówią o tym, że jest im źle, że mają złego szefa, złą pracę, nie taki projekt. I w zasadzie wszystko w ich życiu jest nie takie, jakby chcieli. Ale nic z tym nie robią, bo nie potrafią odmówić. Tkwią w rzeczywistości, która im nie pasuje i nie podejmują działań, które mogłyby sprawić, że coś w ich życiu drgnie. Kojarzysz takich ludzi? To nie są najszczęśliwsi ludzie na świecie. Mam nadzieję, że nie masz ich zbyt wielu wokół siebie, bo z takimi ludźmi trudno jest się dogadać, trudno jest utrzymać wewnętrzny spokój, trudno o radość życia. Dużo większą przyjemność mam w otaczaniu się ludźmi, którzy działają, którzy
mają w sobie siłę do tego, by powiedzieć: nie, dzięki, szanuję cię, ale nie mogę wziąć na siebie więcej. Cenię cię, bo jesteś świetnym człowiekiem, ale mam sporo do zrobienia. Tego dla ciebie nie mogę zrobić. To są ludzie, którzy wiedzą, ile mogą wrzucić w swój kalendarz. Wiedzą, ile mają siły, ile mają energii. Wiedzą, że są rzeczy, które nie należą do nich. To są ludzie, którzy nie dają się wciągnąć w prośby: tak cię proszę, bo musisz, bo ja sam nie dam rady. To są ludzie asertywni. Robią to, co jest ważne dla nich i pomagają wtedy, kiedy mogą pomóc innym ludziom. Stawiają na swój czas, na swoją przestrzeń, a dopiero później biorą te rzeczy, które mogą pomóc innym ludziom, ale nie wchodzą w ich życie i w jakość tego życia, na której im zależy. Są też takie osoby, które osiągają, patrzysz na nich z podziwem, myślisz, jak to się dzieje, a to ta grupa, która wie, czego chce, wie, gdzie chce dotrzeć, wie, co musi zrobić, żeby to się stało, więc potrafi powiedzieć: nie, dzięki, nie dzisiaj, nie mogę. Jest drugi błąd, który popełniają ludzie i przez to dużo trudniej jest im zachować asertywność, nabyć, polepszyć umiejętność asertywności. To jest brak poczucia własnej wartości. Nie możesz być asertywnym, jeśli nie zbudowałeś swojej wewnętrznej siły, jeśli nie masz pewności siebie. Nie będziesz umiał odmówić szefowi, który wymaga, który oczekuje, ale trochę nadto. Nie będziesz umiał, albo będzie ci trudniej odmówić dzieciom, mężowi, innym ludziom, którzy są wokół ciebie, jeśli nie będziesz miał świadomości tego, w czym jesteś dobry, co naprawdę umiesz, a czego nie umiesz i do czego dajesz sobie prawo, by nie umieć. Poczucie własnej wartości pozwala na to, by z dużo większą swobodą, z większą odwagą powiedzieć: nie, nie dziś, nie teraz. To nie jest zadanie, które jest zadaniem dla mnie. To nie jest moje. Ja tego nie chcę. Ja tego nie potrzebuję. Więc kiedy zbudujesz swoje poczucie wartości, kiedy będziesz miał pewność siebie, będzie ci dużo łatwiej wchodzić w sytuacje, w których ta asertywność będzie ci bardzo potrzebna. Jest trzeci błąd, na który ja zwracam uwagę i spotykam ludzi, z którymi pracuję, z którymi się przyjaźnię, którzy ten błąd popełniają. Przez to jest im dużo trudniej być asertywnym w życiu. Wtedy, kiedy nie masz poczucia misji, jakiegoś głębszego celu w życiu, to w zasadzie nie wiesz, w którą stronę idziesz. Jesteś, bo jesteś. Jesteś i korzystasz z tego, co wokół, ale nie ma w tym jakiejś większej głębi. Idziesz jak taki człowiek, którym kieruje GPS. Raz w te, raz we w te, raz w prawo, raz w lewo. Tak jak mówi sygnał. Nie ma tam twojej decyzji. Więc wtedy, kiedy nie wiesz, czego chcesz od życia, nie znasz tych swoich głębszych celów, nie masz misji, to nie możesz zachować konsekwencji w rozmowie, w komunikacji, w pracy, w relacjach z ludźmi, bo jesteś raz w prawo, raz w lewo. Raz zrobisz tak, raz zrobisz tak. Nie masz kierunkowskazu, nie masz twardych wytycznych, informacji, która cię prowadzi. Brakuje ci tej gwiazdy, która jest nad tobą i która sprawia, że zawsze wiesz, że to możesz zrobić, tego nie zrobisz. Że taką masz wartość, taki masz cel, taką masz misję. Więc kiedy pozbierasz te wszystkie trzy rzeczy i zastanowisz się nad tym, czy gdzieś tam jesteś, albo jest gdzieś ktoś z twoich bliskich, to wtedy, kiedy przepracujesz, przemyślisz sobie to, co ciebie hamuje, obiecuję, będzie ci dużo łatwiej zachować asertywność, która jest niezwykle istotna, gdy zależy ci na tym, żeby żyć życiem pełnym jakości, radości, szczęścia. Bo życie ci się nie przydarza. Życie jest dla ciebie.